Cześć, kamperowcy, karawaningowcy, rowerzyści i w ogóle wszyscy turyści. Dzisiaj witamy Was z parkingu w Biebrzańskim Parku Narodowym przy Biurze. Żeby tutaj zaparkować, parking jest oczywiście za darmo, ale trzeba uzyskać zgodę w informacji parku. Po uzyskaniu takiej zgody możecie sobie tu cały dzień stać, jednak nie wolno nocować, parking jest zupełnie za darmo. Tutaj 500 metrów dalej jest twierdza Osowiec. Zwiedzanie tej twierdzy rozpoczyna się od godziny 9, tylko i wyłącznie z przewodnikiem, ponieważ jest to teren zawiadowany przez wojsko. Stacjonuje tam jednostka wojskowa. Czas zwiedzania tej twierdzy to jest około 2 godzin. Dowiemy się ceny biletów, inne rzeczy. Możecie informacje znaleźć również w internecie na stronie Twierdzy Osowiec lub Biebrzańskiego Parku Narodowego. My później stąd będziemy się kierować prawdopodobnie w kierunku Tykocina. A jeszcze jedna ważna rzecz, Biebrzański Park Narodowy, czyli tutaj dyrekcja, ma też swoje pole kempingowe, ale nie pytaliśmy o ceny, ponieważ nie mamy zamiaru tutaj zostawać. Zobaczymy się dopiero w twierdzy. Do zobaczenia. Żeby się nie denerwował. Dobra. On już widział przewodników, jak się schodzi. Kurde, przy Biebrzańskim Parku Narodowym. Dyrekcji. Gdzie te przewodniki? Przewodniki szli. Dobra, będziemy zwiedzać twierdzę Osowiec. Dziewiąta. To mój telefon cygani. O 3 minuty. Twój telefon zawsze cygani babę. No, w twierdzy stacjonuje 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, Grupa Zabezpieczenia Łomża. Żeby tutaj wejść, potrzebne nam są dowody osobiste. Są sprawdzane. No to tak, karawaningowcy. Nie weszliśmy do twierdzy Osówka. A zaraz Wam powiem dlaczego, nie? Wkurzyli mnie tak, że naprawdę już bardziej chyba by mnie nie mogli wkurzyć. Chodzi o to, że rzecz pierwsza, na stronach internetowych, gdzie byście nie szukali, nie ma żadnej rzetelnej informacji odnośnie zwiedzania. Telefon, który tam jest podany do tak nieprzyjemnej przewodniczki, że głowa boli i przewodnika tak samo, jest tak jakby w ogóle nieczynny. Kolejna rzecz. W internecie jest napisane na stronach twierdzy, że dla zwiedzających zbiórka jest o 9 rano przed bramą twierdzy z dowodami osobistymi. Poszliśmy, czekaliśmy na tych przewodników. Co się okazało? Że zwiedzanie trzeba dużo wcześniej umówić z nimi. To nie jest tak, że sobie przychodzicie i będziecie zwiedzać tak jak na innych obiektach. Nie. Przewodniczka, pytaliśmy się, dlaczego tak jest. Dlaczego nie ma rzetelnej informacji na ten temat. Przecież gdyby była, to byśmy sobie taką wizytę, czy takie zwiedzanie umówili, no nie? To tak na nas wyjechała z mordą, bo tak to trzeba powiedzieć, razem z tym przewodnikiem, że naprawdę mi się odechciało w ogóle patrzenia już na tą twierdzę. I najlepszy numer był taki, że ten nieprzyjemny, cholernie nieprzyjemny przewodnik powiedział nam tak: idźcie se, macie inne twierdze, tam se idźcie, macie inne, idźcie se zwiedzać. I wysyłają ludzi w miejsca, gdzie jest totalny zakaz
postępu z powodu niebezpieczeństwa osunięcia się gruzów, zawalenia się czegoś. Jest zakaz w ogóle wchodzenia tu na ten teren. Tak postępuje dwóch przewodników, którzy oprowadzają turystów po twierdzy Osowiec. Czy to jest normalne? Moim zdaniem nie. Naprawdę, moim zdaniem jest to nienormalne. I jestem nimi tak zdegustowany, że no nie wytrzymałem i musiałem to wszystko powiedzieć. A teraz na spokojnie, pamiętajcie, że gdybyście kiedykolwiek chcieli jechać do tej twierdzy Osowiec, próbujcie dzwonić na numer telefonu podany na stronie internetowej i umówić taką wizytę i liczcie na cud, że ktoś ten telefon wam odbierze. A teraz wam pokażę, gdzie nas odesłali przewodnicy. A więc tak, przewodnicy odesłali nas do fortu drugiego, tak zwanego Zarzecznego, gdzie jest totalny zakaz wstępu. Wszędzie są tabliczki, że jest zakaz wstępu i nie wolno na ten teren nikomu wchodzić, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem. Z tego, co żeśmy się dowiedzieli tutaj od żołnierzy, były wypadki połamania kręgosłupa, upadku z jakiejś wysokości i tak dalej. Więc my nie będziemy tutaj raczej nigdzie do środka wchodzić, ale będziemy sobie tutaj zwiedzać z zewnątrz, ponieważ mamy rowery i jest to kłopotliwe z rowerami. Ale w ten sposób no, jedynie możemy zwiedzić twierdzę Osowiec. Tak, po zdegustowanej twierdzy Osowiec jesteśmy na zamku w Tykocinie. Zaraz zobaczymy, co można tu zwiedzić, co można wam polecić. Z zewnątrz zamek jest bardzo fajnie odbudowany. Koszt biletów to jest 13 zł od osoby i zwiedza się z przewodnikiem. To świeżo, nowo jest to spowodowane tym, że to odbudowa. Zamku, którego czasy świetności przypadały na wiek XVI i XVII, niestety nie przetrwał do naszych czasów, bo wielkich szans na to nie miał. Powstał w połowie XVI wieku, połowa XVII to czasy potomku szwedzkiego, a po kolejnych 100 latach decyzją ostatniego z właścicieli rozebrany. Jak to wyglądało, to naturalnie sobie wszystko wyjaśnimy. Pierwsze plany odbudowy zamku Tykocińskiego przypadały na lata, w zasadzie pojawiły się od razu po II wojnie światowej. Potem z różnych względów ta odbudowa tutaj nie powstała, ale przygotowano teren. Bo przede wszystkim przeprowadzono pierwsze badania archeologiczne w latach 60. Uporządkowano ten teren, co nieco nadbudowano. Dzisiaj mamy trzy części, cztery. Dwa, trzy, czwarte skrzydło znajdowało się tutaj, gdzie jest ten pas zieleni. Więc to wszystko sobie wyjaśnimy. W środku przechodzimy po prawej stronie, od razu można dłonie zdezynfekować. Potem schodzimy schodami w dół i tam sprawdzimy paragony. Przypominam, zdjęcia można robić. Nie splaszam i nie filmujemy. I zapraszam dalej. Więc rozpoczynamy i musimy przenieść się myślami ponad 600 lat wstecz, do czasów, kiedy Tykocin leżał w takiej krainie przygranicznej, która często przychodziła z rąk za rąk. Historia uspokoiła się w 1425 roku. Wtedy Tykocin otrzymał prawa miejskie. Z rąk księcia mazowieckiego tego samego roku przeszedł w ręce księcia litewskiego, który po kilku latach przekazał Tykocin pierwszej prywatnej rodzinie, czyli rodzinie Kasztołków. Była to wielka rodzina litewska, która dużo dobrego tutaj zrobiła. Niestety z ich czasów pozostało tylko to, co widzimy tutaj. Rządzili Tykocinem przez około 100 lat, od połowy XV do połowy XVI wieku. Niestety los nie obszedł się z nimi łaskawie, bo nie dość, że ród szybko wygasł, to w dodatku niezbyt wiele tutaj pozostało. A dużo zrobili, bo na przykład sprowadzili pierwszych... Cześć kochani, kolejny parking, miejscowość Śliwno nad Narwią, niedaleko kładek tych do przeciągania. Można sobie tam podjechać rowerem, stąd to jest około 1,5 km.
Zaraz Wam pokażę, ten parking jest zupełnie za darmo. Wszystko tu macie oprócz wody. Wodę trzeba się zaopatrzyć wcześniej. Jest taki fajny mop. Jak to był? Złotoria, przepraszam. Mop Złotoria. I tam możecie się zaopatrzyć wodę, wziąć prysznic, wszystko tam jest. Prysznic jest płatny, a reszta jest free. Zaraz pokażę parking. O, tak to wygląda. Są wiaty zadaszone, kominek. Jest tutaj huśtawka do dzieci. Tych wiat jest dość sporo. Miejsce na ognisko. Śmieci wyrzucicie. I parkingi, na których można stać, to są tutaj te betonowe. Dobrze, weź się tak. No, seksy laska z kiełbasami. Rozmiar M5. Dobra, idziemy na kładki, na narwi. Będziemy się przeciągać i idziemy na bagna. O, jedna składek już stoi. I będziemy dzisiaj spacerować po bagnach. Momencik. Chodź. I teraz patrzcie. Ta śruba. Tu są takie łańcuchy. Ten łańcuch, aha. A o co chodzi? I trzeba sobie tym łańcuchem przeciągnąć kładkę do siebie. Ty, te bilety niby obowiązują, nie? Ale... Ale trudno. Gdzie my mamy teraz kupić bilet? No, nieźle się tu trzeba ponaciągać. Dobra. Trzymać? No jak utrzymasz? No nie wpadnij. Czekaj. Grzesiak ma pewną linię. Czekaj. Dobra, wskakuj na ta kładka. Trzymasz? Ja właśnie tam. Stój, Aga. Stój. I tu trzeba dokładnie nacelować na to, żeby ona siadła. Stój.
Nie wpadnij mi tam. No, nie jest to takie proste. Nie wpadnij. A dalej nie pójdziemy chyba, bo tu się zablokowała linka. Trzeba iść z powrotem, bo tu się lina zablokowała. Linka się zablokowała. Nie, tylko nam się linka zablokowała. Nie. Tylko trzeba, nie. Ale ja muszę odpłynąć, bo mi się linka zablokowała. Spójrz mnie tu, Aga. No już chodź tak. Kolejna kładka. No zeskocz na to. Trzeba się narobić. Widzicie, na tablicy jest zakaz jeżdżenia tutaj rowerami. Stój, Aga, stój. Dobra, idź. Bo ty to nagrywasz do góry nogami. Dobra. Idziemy teraz przez bagna. Żywokosty. O, kępy żywokostu. To są te fioletowe kwiatki. Taki jest widok na Narwiański Park Narodowy. A tam jest miasto jakieś, nie? Bo kościół. Kolejno wieś. Za bagnami. Także tak to wygląda. Wszędzie tu są torfowiska i bagna. Idziemy sobie tylko kładkami. Tablice informacyjne. Także jest fajnie. Łoś też jest. Łoś też Nocka. Jest. O. Nocka. Dzik. Muszę też ta moja laska nakręcić. No już stać. Już nakręciłeś. O, taki macie widok na Narwiański Park Narodowy, na bagna. Z jednej z wież widokowych w miejscowości Śliwno. Tam widzicie te kładki, którymi żeśmy szli.
jedna z trat płynie, czy trzeba się przeprawić przez rwącą narew i jest to tu troszeczkę bardziej utrudnione. Tancholaszki. Tylko teraz jak się tam do tej Emilii dostać? Co? Sołtys? Ale to są psy od niej. Ona jest przecież sołtysem.